saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym Daily Vlogu. Dziś jest ten dzień, kiedy musimy dopiąć resztę spraw związanych z wykończeniem naszej łazienki. Na nowym mieszkanku, nowej łazienki i za moment ruszamy do Leroy Merlin. I tak sobie pomyślałam, że zabiorę Was dzisiaj ze sobą i pokażę Wam część z tych rzeczy, które już sobie wybraliśmy. A może przy okazji uda mi się wyciągnąć Maxa do IKEA, która jest zaraz obok Leroy Merlin, na jakiś obiadek i może na jakiś spacer pomiędzy tymi wszystkimi wykończeniowymi dekoracjami i całą resztą. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie miło z nami czas. Pokażę Wam płytki, które będą u nas w łazience i wybraliśmy dwa rodzaje. Ta marmurkowa, którą tutaj widzicie, i taka właśnie śnieżno-biała. Na razie Wam jeszcze nie zdradzę, jak one będą się komponowały ze sobą. To zobaczycie przy okazji remontu w łazience, ale mniej więcej widzicie teraz, co będzie u nas w łazience. Zdecydowaliśmy również, że w naszej łazience będziemy mieć coś takiego, jak tutaj widzicie, czyli taką szufladę, szafkę z umywalką, która będzie na zewnątrz. No i też myślimy właśnie o wyborze takich prostych, minimalistycznych baterii. A tak wyglądają panele, które będziemy mieć w całym mieszkaniu. No. Powiem Wam, że zjeździliśmy całą Warszawę, żeby znaleźć odpowiednie panele właśnie w takiej szarości i tylko tutaj w Leroy Merlin udało nam się znaleźć idealne. Namówiłam Maxa, jesteśmy w IKEA na obiadku. Kochanie, co tam masz? Devolaya i sałatkę z krewetkami, tak. A ja mam łososia wędzonego. I obowiązkowo klopsiki. Smacznego! Dziękuję. Druga część dnia, a my wróciliśmy do domu, nakarmiliśmy kotełki i teraz szykujemy się do wyjścia. Jedziemy w odwiedziny do mojej siostry i do szwagra. Chłopaki będą dzisiaj oglądać mecz, a ja z Olgą będziemy popijały winko i plotkowały. Także zabieram Was ze sobą i przy okazji pokażę Wam nowego członka naszej rodziny. Janusz, co tutaj gotujesz? Macki. Potwór z bagien. Patrzcie na to. Z głową. No a z czym? W całości. O, fu, jaka piana. To się zbierz. O, rusza się, zobacz. Rusza się, zobacz. Ufa, żeby cię przynajmniej. Zaraz ciolka złapie. Dzień dobry. A kto to taki mały, nowy członek rodziny? Tak, się zdenerwował. No, zdenerwował się, bo goście przyszli, za dużo ludzi w domu. Hej, jaki mięciutki, kochany. Także proszę Państwa, to jest nasz nowy członek rodziny o imieniu Lulek. Ola, ile on już ma? Rok i dwa miesiące. Rok i dwa miesiące. Czyli już jest dosyć duży. Wykastrowany. Wykastrowany. No piękny jest. Także proszę Państwa, oto i on, zapowiedziany, czarny, ledwo go widać, ale widać. Lulek. Słuchajcie, usiadł tam w kącie, obrażony i się nie rusza. Lulek,
No chodź. Chodź, Luluś. No chodź. Pokaż, jak ładnie kicasz po domu. No, Lulek. Nie, słuchajcie. Nie ma szans. Chyba się wystraszył. O, idziesz i och! Słuchajcie, poleciał. Co tam masz? Oko do ośmiernicy. Fuuu. A tutaj jeszcze jeden gość. Salemik. Cała rodzina prawie w komplecie. Salemik, same czarnuszki. Mruczy. Zabrać je. Salem. Salemik. I to jest cała jaśmiernica, tyle pikała. A tam ci gotują. Szef Massimo, a nie Amaro. Szef Massimo w kuchni urzęduje. Ośmiornica się robi. Proszę, tyle z niej zostało. No. I zaraz będzie gotowa sałatka. Massimo, co dodajesz teraz? Czosnek. Czosnek? Ukrojony. Cytrynę. Sól. Sól. I? Pieper. Pieprz. Must. Gotowe? A, i olej. Oliwa z oliwek. Olej z oliwek. No wszędzie pryska, tylko nie do ośmiornicy. A teraz szwagier szykuje rybkę. Do piekarnika. Co to jest? Pstrąg. I przyszedł kot. Tak. Chcę rybkę. Co chcesz, rybkę? Salemik. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? Jesteśmy już w domku, jak widzicie, ja się wykąpałam, przebrałam w piżamkę i na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym Wam coś polecić. Bo bardzo często pytacie mnie o różne fajne magazyny kosmetyczne, książki, czy mogę Wam właśnie polecić coś ciekawego do czytania. Ale też bardzo często na moim Instastory pokazuję Wam fragmenty, urywki z jakichś artykułów i też zawsze dostaję pytania, skąd ten fragment, co to za artykuł, gdzie mogę o tym poczytać. I myślę, że raz na jakiś czas będę Wam właśnie wrzucać takie ciekawe propozycje i pierwsza z nich to jest książka Bez parabenów, napisana przez włoską biotechnolog. Tak, dobrze usłyszeliście. To nie jest książka napisana przez zwykłą dziennikarkę lub też jakąś blogerkę, influencerkę, która po prostu próbuje obalić jakieś mity, robi śledztwo i tak dalej. Nie. To jest książka napisana okiem specjalisty, osoby z doświadczeniem, osoby, która wie, co tak naprawdę w kosmetykach siedzi, pracuje na nich i tak dalej. I właśnie, nie myślcie sobie, że ta książka dotyczy tylko i wyłącznie parabenów, bo tak nie jest. Tutaj znajdziecie bardzo fajne smaczki dotyczące tak naprawdę przemysłu kosmetycznego. Między innymi o co chodzi z bezpieczeństwem kosmetyków, o co chodzi z testami na zwierzętach, jak to wszystko wygląda w odniesieniu do nazw kosmetyków. Jest też cały taki duży artykuł poświęcony parabenom, więc też dowiecie się, czego dowiedziała się autorka tej książki. Gorąco Wam polecam, bo jest moim zdaniem świetna i warto zasięgnąć informacji, które są tutaj zawarte, bo dzięki temu będziecie podchodzili zdecydowanie bardziej świadomie do wyboru kosmetyków i dowiecie się też między innymi, jak to wszystko wygląda, jakie są te organizacje, gdzie można zgłaszać kosmetyki, które na przykład wywoła u Was jakieś alergie. Naprawdę, słuchajcie, świetna pozycja. Także jeśli chodzi o książkę, to polecam Wam to. A druga sprawa to jest magazyn Elenę. To jest magazyn tak naprawdę dla profesjonalistów. On wychodzi co dwa miesiące, na dwa miesiące i kupicie go na 100% w Empiku. Chociaż ostrzegam, że kiedy on wychodzi, to bardzo też szybko znika z półek. Bo tutaj macie zbiór artykułów, porad, nowości i tak dalej właśnie z zakresu kosmetyki profesjonalnej, kosmetologii, dermatologii i tak dalej. I tutaj przeczytacie artykuły, które są stworzone przez specjalistów, czyli też mamy i lekarzy, i kosmetologów, i dermatologów, i ludzi związanych z branżą. Dowiecie się o różnych kwestiach prawnych. Możecie poczytać o tym, jak to jest właśnie, o,
Zobaczcie, opinia eksperta, mamy nowe metody leczenia, co nowego się pojawia na rynku, jakie są wprowadzone nowe zabiegi. Naprawdę świetne źródło informacji. Bardzo często są też w artykułach podane linki, jest podana bibliografia, więc możecie sobie znaleźć w internecie, skąd autor danego tekstu zaczerpnął informacje. Ale zobaczcie, no nie da się ukryć. Mamy tutaj naprawdę artykuły pisane przez specjalistów i też polecam Wam właśnie magazyn Elenę, który jest dosyć gruby, jest dużo do czytania i świetna wiedza. To, co też powinniście wiedzieć, jeśli chcecie być świadomymi konsumentami, kupować świadomie kosmetyki, inwestować świadomie w różnego rodzaju zabiegi, to ten magazyn z pewnością Wam się przyda i zgarniecie dzięki niemu ogromną dawkę wiedzy. Także kochani, dwie pozycje na dziś, które mogą Wam się przydać, świetna książka i bardzo fajny magazyn. Co prawda tutaj widzicie wydanie grudniowo, listopadowo-grudniowe. Jeszcze nie kupiłam tego styczniowego, ale coś mi się zdaje, że jutro, pojutrze polecę do Empiku i postaram się kupić, bo jestem bardzo ciekawa, co nowego się pojawiło i pewnie też już będą informacje, jeśli chodzi o trendy na wiosnę. O, także kochani, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten dzisiejszy Daily Vlog i zapraszam Was do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Was long.